Pistolet wiatrówka HPP niemieckiej firmy Marex to kolejny pistolet, który dla Was prezentuję. Wykonany w całości z metalu, o wadze zbliżonej do wagi prawdziwej broni palnej. Pistolet zasilany jest nabojem CO2 umieszczonym w rękojeści. Pistolet posiada system blowback, to znaczy, że zamek przy każdym strzale wykonuje swobodny ruch w tył. Odrzut wiatrówki jest dość wyczuwalny i daje poczucie realizmu podczas strzelania. Pistolet ten bowiem jest najmocniejszą wiatrówką na rynku z systemem blowback. Jego prędkość początkowa wynosi aż 130 metrów na sekundę. Mechanizm spustowy pracuje w trybie DA, Double Action. Przed oddaniem niekontrolowanego strzału chroni bezpiecznik umieszczony z lewej strony nad spustem. Nabój gazowy wystarczy na oddanie około 150 strzałów. Pod lufą znajduje się szyna akcesorii na 22 mm. Należy pamiętać, że jest to pistolet na CO2, więc możemy się spodziewać rekreacyjnej klasy celności. Co do budowy oraz jakości samego pistoletu, należy przyznać, że została ona mocno uproszczona. Zamek broni został pozbawiony jakichkolwiek znamion realizmu, ruch odrzutowy jest bardzo swobodny, można by rzec, że podczas szybszego poruszania bronią jest w stanie sam z siebie poruszać się w przód i tył. Kurek z tyłu zamka to kolejny element nierealistyczny, nie pełni on bowiem żadnej funkcji, lata sobie równie luźno co sam zamek. Samo strzelanie daje sporo frajdy, pierwsze kilka strzałów zanim kapsuła się oziębi wydaje się dość mocna. Czuć dość spory odrzut. Dystans 50 metrów to maksymalny celny punkt, z jakiego możemy oddawać w miarę celne strzały. Podczas strzelania czasami spust potrafi wykonać zacięcie, które bardzo łatwo odblokować poprzez delikatne pociągnięcie za język spustowy. Krótkie podsumowanie, uważam, że warto jest zakupić ten pistolet. W swojej klasie cenowej nie ma lepszego. Nowy kosztuje 449 zł. Jeśli komuś zależy bardziej na jakości strzelania niż na realizmie broni, z pewnością doceni walory strzeleckiego tego HPP. Pozdrawiam. A i pamiętaj, nie bądź chuj, subskrybuj.